Jesteśmy na Jesteśmy. You are live. Dobry wieczór. Dobry wieczór w niedzielny wieczór. Nie wiem, czy możemy do Was tak witać w niedzielny wieczór. Pewnie wszyscy się szykują jutro do akcji, a my tutaj przychodzimy, żeby naładować Wasze szare komórki i podzielić się bardzo ważnymi informacjami, które jeżeli tylko zostaną zastosowane, to przełożą się na efektywność we wszystkim, co będziecie robić. Mamy już pierwsze osoby. Dobry wieczór, przywitajcie się proszę z nami. Skąd jesteście? Kto i skąd? Wojtuś, mamy tutaj... Już zaraz będziemy robić. Już. Mamy tutaj komentarze. Witam drugą osobę. Cześć, dobry wieczór. Co ja mam zrobić? Udostępnić mam u siebie, Wojtuś? Nie, u ciebie już leci. Już u mnie jest, dobra. Mhm. Trzecią osobę. Dobry wieczór. No to zaczynamy. Słuchajcie, my... Umówiliśmy się dzisiaj z naszym mistrzem od MLM-u, Marek Staszko, doktor stomatologii, mówi o sobie bezrobotny stomatolog w czasie pandemii. O, mamy Sylwię, witaj. Od 30 lat praktyk biznesu w MLM-ie, autor Akademii Zdrowego Biznesu. Witamy Cię, Marku, bardzo serdecznie. Bardzo dzień dobry Wam, bardzo dzień dobry Państwu. Gdynia, Olsztyn nadają. TV... Super. Północ. Dobrze, to jaki dzisiaj temat przygotowaliśmy? Temat bardzo ważny, siła szkoleń. To jest taki Wojtka temat, więc Wojtuś, przejmuj mikrofon i do dzieła. Ja tylko słowem wstępu, bo ja będę bardzo cicho, ja będę dzisiaj uczył, będę trenował aktywne słuchanie. Radzę każdemu uzbroić się w cierpliwość i posłuchać mądrzejszego od nas, bo tutaj Marek ma bardzo, bardzo duże, długoletnie doświadczenie i pewne spostrzeżenia i pewne aspekty, na które on będzie zwracał uwagę, są naprawdę bezcenne, bo potrafią zaoszczędzić naprawdę dużo czasu i pieniędzy, więc warto posłuchać. Ja się zamieniam w słuch. Temat siły szkoleń i jak z tych szkoleń naprawdę skorzystać najlepiej. Marku, oddaję się. Jasne, dobra. To ja parę słów o sobie. Słuchajcie, to wcale nie jest tak. Przede wszystkim zawsze mówię, kiedy oglądacie coś w internetach, kiedy coś oglądacie, to podchodźcie do wszystkiego z dużym dystansem. Co prawda macie dzisiaj łatwą sytuację, bo znacie te dwie osoby. Znacie Monikę, znacie Wojtka. Mnie jeszcze nie znacie. Ponieważ mnie nie znacie, to podchodźcie z dystansem. Ja wam powiem coś o sobie. Ja jestem od 1983 roku jestem lekarzem stomatologiem. To jest wystarczająco długo, żeby zrobić siebie sadystę i żeby zgłupieć troszeczkę na punkcie pieniędzy, ale jednocześnie wystarczająco długo, żeby zrobić siebie bardzo konkretnego człowieka, bo dentyści są dosyć konkretni. Usuwamy, wstawiamy, implant, korona i tak dalej, i tak dalej. I dentyści są przyzwyczajeni do tego, że złe wiadomości przekazują, to trzeba zrobić tak, 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 mówią, a na koniec będzie bardzo dobrze, będziecie zadowoleni. Więc jedyne, co mnie usprawiedliwia, kiedy zaraz zacznę trajkotać, to jest to, że przez 30 parę lat pracy w zawodzie stomatologa mówiłem za siebie i za pacjenta na fotelu, dochodziło do tego, że zadawałem za pacjenta pytanie, na które sam odpowiadałem, mówiąc, że to jest głupie pytanie. To później mi się w biznesie troszeczkę udzieliło, ponieważ od 30 lat z kolei jestem w biznesie MLM i przez te całe 30 lat jestem coachem. Występowałem w sali kongresowej, w arenie, w Spodku, w Moskwie w jakichś tam salach, w Londynie, no w różnych miejscach, więc cały czas spotykam się z ludźmi, których znam, których nie znam. I jak ostatnio rozmawialiśmy z Moniką i z Wojtkiem, planowaliśmy rok 2022, to przypadkowo wyszedł ten temat szkoleń i wpadliśmy razem na pomysł siła szkoleń. Szkolenia są bardzo silne, na plus i na minus, porozmawiajmy na temat szkoleń. I ja mam do Was, moi mili, zanim Wy mnie przypomnacie, Moniko i Wojtko, mam do Was pytanie. W jakiego rodzaju szkoleniach zdarzyło Wam się do tej pory w życiu brać udział, uczestniczyć? Ale masz na myśli, że online czy offline, czy w ogóle? Online, offline, gdziekolwiek. Na 100% w najróżniejszych szkoleniach. Daję przykład. Ja zanim się wziąłem za MLM, i zresztą jak już byłem w MLM-ie, to cały czas szkoliłem się medycznie, więc od jasnej anielki kursów medycznych, tak? Jak już nowe technologie. Teraz w jakich szkoleniach wy? Przecież macie doświadczenie jakieś. Bo pamiętam, kiedy zaczęliśmy mówić o szkoleniach, to Wojtek się bardzo ożywił.
Ty też się uśmiechnęłaś, więc słuchajcie, żeby nie było tak, że bierzecie mnie na spytki, to żebyście zrozumieli, że dentyści więcej gadają niż inni, to tym razem nie dam się tak wrobić, żeby dużo gadać, tylko was troszeczkę zacznę przepytywać. Powiedzcie mi coś, jakie macie doświadczenia ze szkoleniami? Wasze. Ja może powiem, bo tak, jak byłam sekretarką, to uczestniczyłam w szkoleniach, wiadomo, podnoszących kwalifikacje na etacie. Później miałam swój salon kosmetyczny, gdzie szkoliłam się w dziedzinie pielęgnacji skóry i wizażu. To też czysto takie ukierunkowane, specjalistyczne. Ja sobie mogę ci przerywać? Tak. Gdy miałaś salon kosmetyczny i szkoliłaś się w pielęgnacji skóry i wizażu, kto był szkoleniowcem? To były osoby doświadczone ode mnie wiele, wiele lat, czyli wizażyst. Osoby z branży. Z branży beauty, tak. Jasne. Mhm. Później, jak już się wyszkoliłam i stwierdziłam, że już temat dla mnie jest zamknięty, bo stwierdziłam, że jestem wypalona, poszłam w rozwój osobisty, czyli poszłam w rozwój siebie. I to było tak, właśnie taki mam podział, że do tej pory szkoliłam się jako osoba, która zawód, kwalifikacje podnosiła, a teraz rozwijam się osobiście od kilkunastu lat i rozwijam siebie jako osobę, jako kobietę. Jasne, jak dużo tego jest? Jak często się szkolisz? Cały czas. Cały czas, super. To jest jeszcze bardzo ważne, wrócimy do tego. Jeszcze Marku z Wojtkiem, tym bardziej, ponieważ od 3 lat, jak jesteśmy razem, to ten rozwój codzienny, permanentny, podrzuca mi odpowiednie książki, odpowiednie kursy, kupuję sam, więc ten rozwój jest zupełnie inny niż sprzed laty. Ja zauważyłem jedną rzecz, że wy macie dosyć różną osobowość. Powiedz mi, czy te szkolenia, które przeszłaś do tej pory i które dalej przechodzisz, pomagają ci w relacjach, w tych normalnych, najbliższych relacjach? No oczywiście, teraz zupełnie na innym poziomie się rozwijam, ponieważ buduję swój wizerunek jako takiej liderki życia, buduję też, tak? W relacjach pomiędzy Moniką i Wojtkiem. A, nasze relacje. Tak, bo rozumiesz, co dzieje się? Ludzie zwykle, kiedy tworzą związek, to są bardzo, bardzo często diametralnie różni i wtedy jest ciekawie, bo jeżeli są dokładnie tacy sami, to dosyć nudno bywa, tak? Jeżeli bylibyście tacy sami, to Wojtek któregoś dnia chcąc się ogolić, ogoliłby ciebie przypadkowo, bo bylibyście tacy sami, nie? Jeżeli jesteście różni, a wiem, że macie różne temperamenty i jesteście różni, to przecież jeżeli rozumiemy, że my jesteśmy różni i inaczej patrzymy na świat, to sam fakt zrozumienia tego bardzo nam pomaga, no nie pokłócić się, uśmiechnąć się tam, gdzie inni by zaraz noże wyciągnęli, cierżnęli, więc pomaga, prawda? Bardzo. Ja jestem ekstrawertyczka, więc jestem na poligonie, na froncie, a Wojtek troszeczkę taki drugi plan i introwertyk. Pytanie wspomagające. Czy w tych relacjach dwóch tak różnych osobowości, żeby żyć zgodnie i nie pozabijać się, bardziej ci pomagają twoje szkolenia, które miałaś jako sekretarka, szkolenia, które miałaś jako kosmetyczka, czy szkolenia, które masz z rozwoju? No oczywiście trzeci punkt, czyli z rozwoju, żebyśmy się nie pozabijali. My możemy zaryzykować w takim razie stwierdzenie, że szkolenia powinny być nakierunkowane na coś? Nakierunkowane na siebie. No tak, ale rozumiesz, tak? Gdybyś miała w tej chwili tylko doświadczenie ze szkoleń, jak prowadzić sekretariat, to by ci nie pomogło. Czyli masz na sensie szkolenia ze zrozumienia innych ludzi, z rozwoju siebie. My do tego wrócimy. Specjalnie wyciągam z ciebie takie rzeczy. Dobrze, Wojtko, a u ciebie z tymi szkoleniami? No, z kim miałbyś wywiad? Słuchajcie, powiem wam, że mam wyzwanie, bo okazało się, że u mnie z tymi szkoleniami to było krucho, jeśli chodzi o kompetencyjne tak, kwestie, bo prowadziłem swój biznes, a jak to w biznesie bywa, szkolimy się tylko branżowo ewentualnie, ja prowadziłem fitness klub, więc dla mnie to była kwestia nawet bardziej tam się szkoliłem fitnessowo stricte niż biznesowo, co było przyczyną też moich problemów później z tym biznesem. I tak teraz myślę sobie, Marku, że od wielu, wielu lat raczej rozwijam się mentalnie i duchowo, czyli korzystam bardziej z tych miękkich możliwości, a dzięki tobie dotknąłem pierwszy raz mentoringu, szkoleń typowo
praktycznych, prowadzonych krok po kroku w danej branży, czyli doświadczam teraz szkoleń autentycznych, nie jednorazowych, tylko rozłożonych sukcesywnie w czasie. I dla mnie to jest nowe doświadczenie i polecam każdemu. Bo nigdy nie byłeś tak prowadzony, tak? Nigdy, tak. Z reguły to była krótka dawka wiedzy, no i później sam sobie to wprowadź w życie. Czyli efekt szkoleń. Bez potwierdzenia, bez obserwacji, bez towarzyszenia mi osobie, która mi tą informację, czy tą paczkę informacji, wiedzy przekazała. Więc dla mnie to jest właśnie totalnie nowe. Jasne. Ty dzisiaj, jak rozmawialiśmy 5 minut temu, wspomniałeś o takiej fajnej sytuacji, kiedy robimy kurs na prawo jazdy i mamy dwie możliwości. Jedna możliwość jest taka, że masz jedną, dwie lekcje, potem sam trenujesz i jest druga możliwość taka, że oprócz tego, że są prace domowe do zrobienia, to tak naprawdę siedzisz w aucie za kierownicą, obok siedzi instruktor, ryzykując całość swoich zmysłów, gardła i swoje własne życie czasami, no to jesteś świetnym kierowcą, ale przecież wiecie, co potrafi się dziać, i on jest z tobą w tym samym miejscu, w tym samym czasie, wiesz, w tym samym ruchu drogowym, z tymi samymi zagrożeniami. Mało tego, on nie dość, że jest z tobą, to on musi być lepszy od ciebie i uprzedzać to do przodu, co będzie się działo, tak? I widzisz, to jest to, co mówiłeś na temat szkoleń, co zacząłeś odkrywać. Jeżeli szkolenia szkoleniami, szkolenia i mentoring to są dwie różne rzeczy, ale jeżeli mówimy o mentoringu, to jeżeli masz mentora, który idzie razem z tobą, ma na to czas, idzie z tobą cały czas, przygląda się, pozwala ci popełniać błędy, bo na błędach się uczymy, ale pozwala ci popełniać błędy nie do końca, żebyś nie entuzjazmu nie stracił, marzeń swoich, czasu i tak dalej. Natomiast czemu pozwalamy ludziom popełniać błędy, żeby zrozumieli, że to jest błąd? Wiesz, jak ktoś stoi na tej piłce bosu, na takiej, więc jeżeli ja go będę cały czas trzymać, to on nie nauczy się panować nad równowagą, tak? Więc on, jak zaczyna się na wszystkie strony kiwać, tam jest podstawowy błąd, który ludzie robią, przecież wiesz o tym, to spinają mięśnie, tam trzeba się rozluźnić jak pijany i wtedy nie ma żadnego problemu, jak się zepniesz, to się zaczynasz, no lipa zaczyna wychodzić, ale kiedy oni zaczynają jakiekolwiek błędy popełniać i ich łapiemy w tym momencie, mówi miękko, 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 to on to łapie. Dobry mentor idzie z tobą przez najróżniejsze sytuacje, ucząc cię, jest takie świetne powiedzenie, in statu nascendi, czyli w momencie, kiedy to powstaje, w momencie formowania się, to jest z chemii powiedzenie, kiedy związek jakiś powstaje, tam z tlenem coś tam było wspólnego, już nie pamiętam tego, ale to o to chodzi w mentoringu. Mentoring to nie jest gadanie, mentoring to jest wspólna podróż i komentowanie po drodze. No właśnie nam tego zawsze brakowało i wiele lat, można powiedzieć, no nie mieliśmy takiego prowadzenia, więc jest to dzisiaj od sierpnia, tak jak cię znamy, taki właśnie lekcja i trening, czyli ty zawsze mówisz za zadanie domowe. Ale ja myślę, że tutaj jest bardzo dobry moment na takie pytanie, bo ja się spotykam najczęściej, w większej części, i myślę, że mam rację, ze szkoleniami, które, a bardziej szkoleniowcami, którzy są wynagradzani za przeprowadzenie szkoleń, ale absolutnie nie wzięcie odpowiedzialności za wyniki. Efektów. Czyli ja przynajmniej spotykałem się z takimi szkoleniami, gdzie płaciłem mniejsze czy większe pieniądze za paczkę wiedzy, z którą później mogłem zrobić, co sobie chciałem, ale osoba, która mi ją sprzedała, absolutnie nie była zaangażowana w żaden sposób w to, żebym ja przekuł tą wiedzę w sukces. I tu jest ciekawy temat. Tak, bo to są dwa tematy jednocześnie i najczęściej. Słuchajcie, tych szkoleń, Wojtek, zapamiętaj to pytanie, wrócimy za chwileczkę do niego, dobrze? O tym, że jesteś na szkoleniu i nie wiadomo, co będzie dalej. Chciałbym, żebyśmy zrozumieli jedną rzecz. Ja napisałem taki przed chwilą, jakąś godzinkę temu, że będziemy rozmawiać na ten temat, że się dużo szkoleń pojawiło i Maciek Maciejewski napisał, że ja bym napisał, że zawsze było dużo szkoleń. Maciek napisał, było dużo, dużo mniej, teraz jest więcej i ja się zgadzam. Zdecydowanie, faktycznie teraz jest dużo, dużo więcej szkoleń. Ta większą ilość szkoleń przede wszystkim spowodowała łatwiejsza dostępność szkoleniowców. Ja mówię o internecie, przecież zobaczymy w tej chwili również, no to nie jest szkolenie, rozmawiamy, ale szkolenie też mogłoby się w takiej formule odbywać, prawda? Czyli
Siedzą ludzie w różnych krajach w domu i jest prowadzona live, jakaś konferencja. To jest całkowicie normalne. Natomiast chcę wam powiedzieć, że gdyby rynek nie chciał szkoleń, to bez względu na dostępność szkoleniowców nic by z tego nie było, bo jeżeli nie będzie popytu, to podaż jest kompletnie do niczego niepotrzebna. I chciałbym, żebyśmy zrozumieli wszyscy, absolutnie wszyscy, nie tylko Moniko i Wojtku, tylko ludzie, którzy nas słuchają, i napiszcie nam proszę, czy się z tym w ogóle zgadzacie. To, co dzieje się, to, że świat się zmienia, to my wszyscy wiemy, że świat się zmienia, prawda? Wszystko jest co chwila inne. Wartości zaczynają być inne. Ludzie patrzą na inwestowanie pieniędzy w inny sposób. Ludzie patrzą na możliwości w inny sposób. Natomiast jest jedna rzecz, która jest bardzo ważna, to to, że kiedyś świat się też zmieniał, tylko nie tak szybko. Świat się zmieniał dużo wolniej. To jest pierwsza historia. Druga, ludzie raczej nie zauważali tego, jak świat się zmienia, tak jak ja już zawsze mówię, z tym kwiatkiem. Ten kwiatek rośnie, w ciągu 3 tygodni on ileś nowych liści wypuścił, ale kiedy stoimy i patrzymy na ten kwiat, to nie rośnie. On rośnie, ale nie rośnie, nie widzimy tego. I kiedyś to było tak, że wszystko się zmieniało powoli, ludzie tego nie widzieli i nie mieli, tak całkowicie inne wszystko jest. A teraz jest bardzo ważna rzecz. Ludzie mają świadomość zmian, mają świadomość, że się wszystko zmienia, a ostatnie 2 lata nawet najbardziej opornym, w sposób bardzo bolesny, poprzez kieszeń wbiły w głowę, że świat się zmienia. Ludzie wiedzą, że jeżeli mają jedno źródło dochodu, to może być lipa. Ktoś jest trenerem personalnym, zanikają siłownie, zamykają gabinety kosmetyczne, różne dziwne rzeczy się dzieją. I zostajemy na lodzie, więc ludzie wiedzą, że jedyne, co jest pewne, to to, że wszystko się zmienia. To jest pierwsza historia. I ludzie teraz podchodzą do tego na 2 sposoby. Ludzie rozumieją, że jeżeli wszystko się zmienia, to dobrze byłoby, żeby oni się troszeczkę zmienili. I zawsze ludzie są napędzani przez 2 całkowicie różne faktory. Jeden to jest strach, nie chcą czegoś stracić, a drugi chcą coś zyskać. Zwykle to, że nie chcą czegoś stracić, jest dużo silniejszym, to jest negatywna motywacja, ale jest dużo silniejsza niż chęć zyskania czegoś. Ci, którzy chcą coś zyskać, to są po prostu marzyciele, ich jest mało. Oni widzą wszędzie szanse, ci marzyciele widzą w tej chwili mnóstwo nowych możliwości, ale te nowe możliwości wymagają nowych kompetencji, więc oni chcą się uczyć. Natomiast ci, którzy nie chcą tego niczego stracić, są napędzani strachem i to jest takie asertywne podejście do szkoleń. Powiem wam jedną rzecz. W każdej grze możesz grać na chociażby w piłce nożnej. W momencie, kiedy drużyna zaczyna grać na utrzymanie wyniku, to wiecie, jak to się kończy. To my to widzieliśmy 10 razy. Mały błąd i do widzenia. Natomiast drużyna, która gra na zwycięstwo, zwykle wygrywa. To jest dużo łatwiejsze. Ogromne. Parcie do zwycięstwa jest prostsze, więcej emocji wyzwala, więcej siły wewnętrznej niż próba utrzymania wyniku. No tym niemniej, to co wydarzyło się, to jedni chcą utrzymać się, jakoś pływając, nie utonąć, inni widzą szansę i wszyscy chcą się szkolić z różnych powodów. I w czym jest fiszka, to jest rosyjskie słowo, jasne gminy. W czym jest haczyk? Haczyk jest w tym, że ci, którzy chcą nowe możliwości zdobywać, oni będą szukać bardzo, ale to bardzo wysokiej jakości szkoły. Bo oni mają całkowicie inny cel niż to szkolenie. A ci, którzy chcą utrzymać się na swojej pozycji, to znaczy jedni będą szukali umiejętności, a inni będą szukali informacji. Ci, którzy szukają informacji, będą się zadowalać byle jakimiś szkoleniami, jakimś dyplomem, który gdzieś powieszą i tak dalej. Więc to jest ta historia. I teraz ty zaczynasz, mówiłeś Wojtku, że jest tak, że idziesz na szkolenie, wydajesz pieniądze. No właśnie. Widzisz? Jest entuzjazm na tym szkoleniu. Od jutra zacznę to wdrażać i nie ma tego wdrażania. Wiesz co, ale czasami nawet jest tak, że jeżeli zaczniesz wdrażać, to też nic z tego nie wychodzi. Bo powiem ci, jest jedna historia. Jeżeli my chcemy się czegoś nauczyć, to ja tak sobie myślę, szczerze mówiąc, że jeżeli ja chciałem się nauczyć, jak robić pięknie korony porcelanowe, jak szlifować zęby pod te korony porcelanowe, przedtem przecież też to robiłem, ale chciałem być naprawdę super, to szukałem kursu, który będzie prowadzić ktoś, kto szlifuje zęby pod korony porcelanowe 10 razy lepiej niż ja.
Szukałem specjalisty, który robi lepiej to, co ja robię gorzej. To jest rozsądne, prawda? I widzisz, i tutaj na tym to polega, że my zakładamy, że wszyscy szkoleniowcy, wszyscy są tacy. To jest bardzo dobre, optymistyczne założenie, ale z równym powodzeniem możemy założyć, że wszyscy nauczyciele w szkołach są świetni. Powiedzcie, czy to jest prawda, że wszyscy są świetni? No nie. No oczywiście, że tak. Czy wszyscy lekarze są świetnymi lekarzami? Nie ma monopolu w jakiejś branży, że są tylko świetni. W szkoleniach drzemią pieniądze. To przecież to chyba jest normalne. My wiemy, że w szkoleniach drzemią pieniądze. Jeżeli w szkoleniach drzemią pieniądze, to byłoby świetnie, gdyby sami zawodowcy prowadzili szkolenia, ale to nie jest warunek sine qua non, że oni tacy muszą być. Oni tacy, no byłoby dobrze, gdyby byli. Natomiast to, co zwykle dzieje się, to dobrze odbierani jako szkoleniowcy są ludzie po prostu dobrze brzmiący. I teraz, jeżeli ty się uczyłeś u ludzi dobrze brzmiących i zapisywałeś mnóstwo zeszytów wiedzy, to posłuchaj, jaka jest różnica pomiędzy dobrze brzmiącym, a tym, który cię uczy. Bo jeżeli szkoleniowiec daje ci wiedzę, to już ją masz, tak? Pamiętaj, z tą wiedzą jest taka zasada soli kuchennej. Ja wam opowiadam o tej zasadzie soli kuchennej. Kiedy gotujesz zupę, ta zupa powinna mieć troszeczkę soli, żeby smak podnieść. I masz teraz sytuację taką. Masz naczynie z zupą, to jest naczynie z zupą, garnek zupy, a to jest solniczka. Zupa stoi na dole na płycie, solniczka stoi gdzieś tam na płycie. Masz wszystko, co trzeba. Masz zupę i masz sól. I możesz spróbować tą zupę, powiedzieć, sól nie działa. No nie działa, ponieważ nie wziąłeś solniczki i tej soli nie dodałeś do zupy. Kiedy dodasz soli do zupy, to ta sól zadziała. Oczywiście, jeżeli dodasz jej umiejętnie, w odpowiednim momencie i w odpowiedniej ilości. Wszystko się sprowadza do odpowiedniego momentu, odpowiedniej ilości, więc jeżeli dodasz, nawet mówią, że malowanie obrazów to jest nic innego, jak położenie odpowiedniego koloru farby w odpowiednim miejscu na płótnie. Nic więcej. No trzeba jeszcze wiedzieć, co, kiedy i gdzie. I teraz ci dobrzy wykładowcy, oprócz tego, że dają ci wiedzę, to potem pokazują ci, jak masz tą wiedzę wykorzystać w praktyce, a nie po prostu dają ci wiedzę. Bo jeżeli dam ci do garści wiertarkę stomatologiczną, jakieś tam moje materiały, jakieś rzeczy i powiem, no wiesz, tu sobie przyciśniesz, zobacz, widzisz, jak tu przyciskasz, tu się wiertło zapina, tu. Tu przyciśniesz, zobacz. Ktoś mi tutaj, bardzo dziękuję za komplement. Tu jak przyciśniesz, szybciej, wolniej, widzisz, wierci się, no wsio, no pozdrawiam, czekaj, pacjenta daję ci. Proszę teraz zacisnąć zęby i szeroko otworzyć usta, zacisnąć zęby, bo będzie boleć, tak? I no nic z tego, rozumiesz, to jest taka wiedza, no, to jest wiedza teoretyczna. Oczywiście, że potrzebujesz znać teorię, idąc na siłownię, musisz wiedzieć, żeby nie szarpać, jak robić martwy ciąg. No ale co z tego, jeżeli ty teraz nie zaczniesz tego robić? Ja ci powiem, nie rób kociego grzbietu, nie rób tego, nie rób tamtego, ale jeżeli ten człowiek nie ma lustra, to on tego nie widzi. No przecież ktoś musi stać przy nim. Położyć mu rękę na odcinek kręgosłupa, żeby powiedzieć, moment. Siodełko, teraz ciągnij, kolana, głowa, inaczej, tam jest cała kupa różnych rzeczy. Skąd to wiem? No bo byłem lekarzem w klubie sportowym, u ciężarowców zresztą, bo to widziałem, jak oni to robią, zresztą ćwiczyłem z nimi. I to jest to, o czym ty mówisz. Teraz nam nie chodzi o to, żeby mówić, czy szkolenia są dobre, czy nie są dobre. Nam chodzi o coś całkowicie innego. Słuchajcie, szkolenia to jest tak, jakbym ci przysłał, o, kolejna historia, chcesz budować jakiś biznes. Przysyłam ci książkę, najlepszą z możliwych książek, grubą książkę, napisaną w języku chińskim. Przez najmądrzejszego człowieka w branży na świecie, tak? No i co dalej? No przecież ktoś ci ją musi przetłumaczyć, ktoś cię przeprowadzić przez to musi. I to jest coś, czego szkoleniowcy bardzo często nie robią. Dobrze wyglądają, dobrze brzmią, so what? I co z tego? Szkoleniowiec jest oceniany i szkolenie nie po tym, jak dobrze brzmi, tylko po wynikach oceniać was będą. Po twoich wynikach finansowych pytam szkoleniowca, po twojej furze, po tym nie, po wynikach twoich studentów. To jest jedyne. To jest trudne, ludzie nie lubią czegoś takiego, a ja z kolei nie lubię czegoś innego, bo ja nigdy jako stomatolog nie chciałem być oceniany na podstawie tego, ile się do mnie w kolejce czeka,
ile zarabiam, ja chciałem być oceniany uśmiechem moich pacjentów. I to jest bardzo ważne, ponieważ to o to chodzi. Mam kumpla, który jest genialnym stomatologiem, genialnym. Na studiach był najlepszy na roku u nas i jak otworzył klinikę jako pierwszy z nas, to pamiętam jego, nazywał się Ciesielski, i pamiętam taką, przysłał mi kiedyś taką potrójną rozkładówkę, taką ulotkę fajną, o tej swojej klinice, a na okładce tej, na pierwszej stronie, on był, stał w kitlu, na szyi wisiała mu przepiękna dziewczyna, taka roześmiana, ściskała go bardzo, bardzo mocno, patać, uśmiech, piękne zęby i było napisane tak. Po suknię do Paryża, po buty do Rzymu, po piękny uśmiech do Ciesielskiego. Wow. O to chodzi, rozumiecie? Tak się ocenia szkolenia, więc jeżeli widzicie szkolenia i widzicie, że są ludzie, którzy mówią, tu się uczyłem, zobaczcie, co się wydarzyło, tu się uczyłem, zobaczcie, co się wydarzyło. Nauczyli mnie, ale oprócz tego wzięli mnie za rękę i mnie poprowadzili w sposób nienachalny, pozwalając mi robić błędy, korygując tak, że nie czułem się idiotą niedouczonym, że nie uczyłem się nieudacznikiem, super. Czy dużo takich ludzi jest? Czemu? Bo to trzeba mieć w sobie, tą taką niczym niewywołaną chęć pomagania ludziom i radochy z tego, że oni sukcesy odnoszą. Dobry szkoleniowiec cieszy się z sukcesów swoich ludzi dokładnie tak samo jak matka cieszy się z tego, że dziecko zaczyna chodzić. A słuchajcie, ile cierpliwości trzeba, tak? Przecież wiecie, jak dziecko zaczyna chodzić, raz się wypierniczy, drugi raz się wypierniczy, matka może wziąć tego szkraba, posadzić do łóżeczka, powiedzieć, ni cholery, nie umiesz chodzić, nigdy baranie nie będziesz chodzić, siedź w łóżku. A my nie robimy nic, dalej pomagamy. Mój dzieciak jak uczył się jeździć na rowerze, to latałem za nią, trzymałem ją za kaptur, wybiegany wtedy byłem, puszczałem ją co chwilę i znów puszczałem i łapałem. To trzeba w sobie mieć. Nie, tego, słuchajcie, tego nie da się wytrenować. To albo ktoś to ma, albo ktoś tego nie ma. To jest na pewno dużo dłuższa droga, ale to jest jedyna prestiżowa droga, która daje radość i wykładowcy, i studentowi. Wojtuś, czy to o to ci chodziło, kiedy mnie pytałeś o te szkolenia? Tak, i teraz od razu jest odpowiedź na kolejne pytanie, które miałem zadać. Jak zweryfikować dobrego szkoleniowca? No to dla mnie odpowiedzią jest popatrzeć na ludzi, którzy u niego się szkolą i zobaczyć. Po sukcesach jego studentów. Absolutnie. Czy mają rezultaty? Czy po prostu mają kolejny certyfikat, czy rezultaty? No bo to często jest tak, że... Uważaj, jest kolejna rzecz. I kolejna rzecz jest taka, że można powiedzieć, no dobrze, ale ja jako szkoleniowiec nie mam wpływu na to, czy ludzie, których uczę, będą robić to, co ja chcę. Masz. Jak to mam? Jeżeli nie robią tego, to ich wypiernicz ze swojego kursu, po prostu wyrzuć. Powiedz, sorry. Tak się nie bawimy. Ja nie jestem agencją informacyjną, która cię informuje, jak się buduje biznes. Ja jestem szkoleniowcem, coachem, ja jestem twoim trenerem. Prowadzę cię za rękę. Nie chcesz przebierać nóżkami, nie robisz prac domowych. No nie ma sukcesu, ale taka reklama mi nie jest potrzebna, to jest numer jeden. Po drugie, zasługujesz na więcej. Nie siedź i nie trać czasu. Jak będziesz gotów robić to, co ci mówię, to przyjdź. Ja tu w tym momencie muszę przytoczyć jedną panią, która nas też szkoli bardzo często. Pozdrawiamy Beatę Kapcewicz, u której byliśmy też na... Pozdrawiamy Beatę. I tam też było ewidentnie, ja aż momentami to miałem, słuchajcie, naprawdę nerwa. Musieliśmy odrabiać lekcje domowe, musieliśmy to pokazać, czyli w trakcie szkolenia, to nie było szkolenie czysto teoretyczne, ale to była praktyka. Przede wszystkim trzeba było robić, były zadania, były rozliczenia z tych zadań i po prostu tam trzeba było być aktywnym, zaangażowanym i po prostu to wdrażać. Wojtek wiele razy nie miał odrobionych lekcji, tak, bo był tak zbuntowany. I... A nie dało się ściągnąć linii, nie, więc. Bo takie rzeczy dzieją się. Ale popatrzcie, taki dla ludzi najprostszy przykład, to jest ten przykład, kiedy idziesz na siłownię, bierzesz trenera personalnego, płacisz, bo w czym dzieło jest trenerem personalnym i z siłownią? Siłownie tak naprawdę zarabiają wcale nie na tym, że przychodzicie na siłownię. Siłownie zarabiają na tym, że jak się kończy, no przecież Wojtuś, ty jesteś w tej branży. Jak się kończy rok postanowienia noworoczne, ludzie mówią, w tym roku zrobię coś z sobą, idą, zapisują się teraz, żeby być zdyscyplinowanym, zapisują się na cały rok, zresztą różnie karnety są poustawiane, zwykle ten rocznie jest tańszy, a potem nie przychodzą. Przecież gdyby wszyscy ludzie, którzy mają karnety, przychodzili, to tam by cholera jasna nie dało się zmieścić, ale większość z nich nie przychodzi.
Czyli my już wiemy jedną rzecz, że zapisanie się na siłownię to jest tak jak pójście na kurs. Masz dojście do możliwości, możesz coś zrobić, no ale nie robisz, tak? Zmienia się sytuacja, kiedy płacisz trenerowi personalnemu, czyli masz i karnet na siłownię i trenera personalnego i on ci siedzi na karku i cię zmusza do tego. To jest dokładnie to samo, co my robimy w szkoleniach. Prace domowe, przy czym, słuchajcie, to nigdy nie chodzi o to, żeby krzyczeć na ludzi, chodzi o to, żeby ludzie, którzy się szkolą, zrozumieli algorytm szkolenia. Zrozumieli? Bo pamiętasz, ja cię zaskoczyłem jedną rzecz, ja cię zaskoczyłem, jak rozmawialiśmy pytaniem, po jakie licho ludzie na szkolenia chodzą. Co dwie przyczyny. Pierwsza historia jest taka, że ludzie idą na szkolenia, co zrobić? No zdobyć informacje, nie? Jasna historia. Więc idą na szkolenia, żeby dowiedzieć się czegoś, teraz mają informacje, swój bank informacji wypełniają, ten bank informacji to jest najczęściej 30 zeszytów i ileś płyt DVD stojących gdzieś na półce, to jest koniec, tak? To jest pierwsza rzecz i ja, no nie mnie oceniać, ale to nie jest to, co najlepsze można zrobić ze szkoleniami. Inna historia jest taka, że idą ludzie na szkolenie, żeby bank umiejętności podnieść. No po prostu chcą więcej zarabiać. No co będziemy dużo pierdolić, tak? Chcą więcej zarabiać. Jeżeli są w MLM-ie, chcą zarabiać więcej w MLM-ie, szybciej awanse dostawać. Chcą mieć stabilny biznes. Jeżeli to o to chodzi, to oni zaczynają inaczej podchodzić do zagadnienia i wówczas my z kolei jako trenerzy mamy bardzo prostą sytuację. Siadamy z takim człowiekiem, przy czym jeżeli my mamy czuja, to my nigdy nie pozwalamy, aż ta choroba rozwinie się tak, że on ma jedną pracę, drugą, trzecią, 10 prac domowych nieodrobionych, wpadł w nawyk nieodrabiania prac domowych, nawet już przyzwyczaił się do naszych krzywych spojrzeń, to aż tak bardzo nie boli. Przypomina troszeczkę tego dzieciaka, który przychodzi, pamiętacie dowcip, przychodzi dzieciak ze świadectwem, roześmiany, daje świadectwo, ojciec patrzy na to, ty kretynie, bania z polskiego, bania z biologii i co się tak dulno uśmiechasz jeszcze, ty jałowie, no mówię co, bo jeszcze tylko w pierdzień i wakacje. Jeszcze tylko w pierdzień i wakacje. Oczywiście, jeszcze dostanie bęcki od ojca, ale wakacje już są, nie? Super, można się cieszyć. I kiedy my jako szkoleniowiec pozwalamy uczniowi, czy komuś, kogo prowadzimy, wpaść, raz coś nie zrobił, drugi raz coś nie zrobił, trzeci raz, wiecie, jego samoocena zaczyna przyjmować to, że w zasadzie no głupio troszkę, no ale pal licho, nie? No, i ma taki nawyk, to my jesteśmy lipa, nie coach, dlatego, że takie rzeczy daje się wyczuć od razu i trzeba reagować przy tym, kiedy te przebiśniegi czarne zaczynają wyłazić dopiero, a nie jak już mamy cały obrót, kurka, woda, licho wie czego. I jeżeli na początku on raz, drugi czegoś nie zrobi, łapiemy, albo widzimy, że zrobił po tak zwanych łebkach, to przecież można usiąść z takim człowiekiem i rozmawiać z nim o tym, czego on chce w sposób przyjazny, bo siedzimy z nim w tej samej łódce. Asystujemy mu w drodze z punktu A do punktu B. I mówimy, no słuchaj, no ale przecież popatrz, chcemy, żeby twój biznes w przyszłym roku miał tam ileś samochodów, cokolwiek, tak? Samoocena jest bardzo ważna. Więc jeżeli chcesz, czy to jest dla ciebie ważne, no to rozumiesz, przecież jeżeli my teraz będziemy odpuszczać jedne czy drugie zajęcia, to później będziemy z językiem wywieszonym, z oczami takimi, próbować coś nadrobić, może wyjdzie, może nie wyjdzie. Nie możemy sobie pozwalać na opóźnienia w małych zadaniach, bo nam się opóźnią duże zadania. I dobry coach to wyczuwa, to jest bardzo proste do naprawienia. Natomiast jeżeli nie daje się naprawić, to po prostu żegnamy się z człowiekiem. Już o tym mówiłem, nie? Widzicie, czyli to tak naprawdę chodzi o jedną rzecz i tu z kolei to, co mówisz o tych, o samorozwoju, tak? O rozumieniu innych ludzi. Nie można prowadzić innego człowieka systemem nakazowym. Absolutnie, nie da się tego zrobić. Nie można prowadzić innego człowieka na zasadzie zapłaciłeś mi, to nie słuchaj, albo nie można go prowadzić na zasadzie zapłaciłeś mi, to ja mam w nosie, co ty zrobisz, czy nie zrobisz. Pewnie już pieniądze i tak mam to gdzieś. Tak naprawdę to jest bez sensu, to nie o to chodzi w tym wszystkim. Chodzi o to, że jeżeli ja chcę być dobrym coachem, a ja mówię to bardzo nieskromnie, ja chcę w tym kraju być najlepszym coachem MLM. Czemu? Bo mam najstarsze doświadczenia, najwięcej razy w skórę dostałem, najwięcej razy się podniosłem. Z takich sytuacji, z różnych krajów.
Przez te 30 lat, tak, gdzieś tam jakieś dziwne miejsca, miejsca i sytuacje w Rosji, w Polsce, gdziekolwiek. Więc jeżeli ja chcę tego, to mi zależy. Jeżeli mi zależy, to ja rozumiem, że to, co mogę, tak, zaległości się napiętrzają, jak stare rachunki telefoniczne, gazowe i inne, i później masz całą wichę tych rachunków, pieniędzy mało, i zamiast dzwonią do ciebie ludzie, tu mi jesteś winien pieniądze, tam mi jesteś winien pieniądze, a tu mi już spokojnie. Kiedy mi zapłacisz? Spokojnie robię losowanie rachunków. Grzebiesz, wyciągasz. O, to nie twój. Się wścieka. Nie wściekaj się, bo wyrzucę twój rachunek z miski i w ogóle nie będziesz brać udziału w losowaniu. To w anegdocie tak można zrobić, w życiu tak nie wychodzi, więc jedynie to może być to, że rozumie się i trener, i uczeń, rozumieją się, akceptują się takimi, jakimi są, patrzą w podobny sposób na to, co jest do zrobienia, jeden od strony szkoleniowca, drugi od strony kogoś, kto się uczy, i idą, komunikując się bez przerwy z sobą na zasadzie wzajemnego zaufania. Uczeń wie, że ja go chcę dobrze nauczyć, a ja wiem, że on chce się nauczyć i słucha tego, co do niego gadam. Jeżeli to jest, czyli prawidłowe relacje, wszystko działa. No zakładając jeszcze, że ja wiem, jak zrobić to, co on chce zrobić, czyli tam, gdzie on ma biedę, tam, gdzie on ma problem, jak zapraszać ludzi, co zrobić w ciągu pierwszego miesiąca, co zrobić w ciągu pierwszego roku, co zrobić, jak twój największy lider Jobla nagle dostanie i ci pół grupy gdzieś zabiera, diabli wiedzą gdzie. Pozdrawiam zresztą tego lidera, jeżeli nas słucha. Nic, żyć dalej, po prostu żyć dalej i ja wiem, że jeżeli on takie rzeczy może mieć, to ja jestem w stanie go wyciągnąć, bo ja wiem, jak sobie z tym radzić. Ale rozumiecie, to nigdy nie będzie systemem nakazowo-rozdzielczym. I to, co Wojtuś mówisz, kiedy bywałeś na tych szkoleniach i to, co mówicie o tym, jak Beata Kapcewicz prowadzi szkolenia. Beata Kapcewicz, bardzo konkretna dziewczyna i jej siostra jeszcze konkretniejsza, znaczy obydwie są mocno konkretne. Tak, pozdrawiamy Jasię. Jasiu, pozdrawiam dla ciebie. Ode mnie, od mojej żony. To ja wiem, że ta konkretność, którą one mają w sobie, powoduje dobre sukcesy ich studentów. I to jest to, co trzeba mieć. Natomiast jeżeli trafiamy do dobrze, do złotoustych gawędziarzy, co my możemy powiedzieć? No, uciekajcie stamtąd po prostu. Szukajcie tam, gdzie coś się rozwija. Gadam dużo, co? Teraz was trzeba przypytać. Super, super. Wiecie, co mi teraz przychodzi do głowy? No, bo teraz tak reasumując to, co powiedziałeś, ewidentnie potwierdza się to, jak ja planowałem swoją karierę, w cudzysłowie oczywiście, i dlaczego ją powiązałem z network marketingiem. Bo na tą chwilę to było jedyne miejsce, w którym ja mogę i szkolić się, i szkolić innych, ale jednocześnie nie tylko teoretycznie, ale również praktycznie. Więc jeżeli ja wezmę odpowiedzialność i nawiążę współpracę z daną osobą, to jestem w stanie ją nie tylko teoretycznie nauczyć, ale również codziennie podążać z nią w jej wyzwaniach i na bieżąco ją korygować. Absolutnie tak jest. To, co chyba w zeszłym tygodniu Maciek Maciejewski napisał u siebie, był na, nie będziemy teraz reklamować konkretnej firmy, ale był na spotkaniu szkoleniowym jednej z firm. On z racji tego, co robi, kiedy on obserwuje bardzo mocno rynek MLM-owy w Polsce, to odwiedza wszystkie zacne firmy, wszystkie. I widzi, co dzieje się. Mi się strasznie podoba, jak on bardzo jednoznacznie pisze, byłem i znów mieli genialne szkolenie dla swoich liderów. Kiedy firma szkoli swoich liderów, liderzy będą szkolić ludzi, którzy pod liderami są. Czyli jest zrozumienie producentów, właścicieli firm, że trzeba szkolić ludzi. I teraz to, o czym mówisz, co jest w MLM-ie super. W MLM-ie są dwie metody budowania. Pierwsza się nazywa Zosia Samusia i jest receptą na klęskę, porażkę i w ogóle zatwardzenie emocjonalne, finansowe, jakiekolwiek, nic z tego kompletnie nie będzie. I druga jest banalnie prosta, bo prowadząca do sukcesu, natomiast ta druga wymaga schowania ego do kieszeni. Problem polega dokładnie na tym, jak dzieci zaczynają wyrastać, już nie raczkują, tylko zaczynają chodzić, już potrafią rozmawiać, to ja pamiętam, jak przez mgłę, jakie rzeczy z Kaszką, ale przecież wszyscy to wiemy, kiedy dzieciak ni cholery nie chce słuchać. I podstawowa historia, Jasiana, nie, ja sama, to sam. I tam nie ma zmiłuj się, ten jego przebujowy duch, wiesz, to jest młoda orlica, bądź orzeł, ona już poleci, nie?
Sama i się, potem się wypierdzieli oczywiście i drze się, nie, to już pali licho. Natomiast dzieciak w ten sposób się uczy i nie należy go temperować. Natomiast to jest recepta na klęskę w MLM-ie, bo jeżeli pojawia się w MLM-ie, dzisiaj na blogu, jutro na blogu będzie na ten temat artykuł. Jeżeli pojawia się w MLM-ie człowiek, który sam chce coś robić, nie mając zielonego doświadczenia, to tutaj przypomina mi się ta anegdota, kiedy to, 10 razy opowiadana, już niech będzie, że ja ją bez przerwy opowiadam, jest długa, za to nieśmieszna, ale przynajmniej długa jest. Kiedy do rabina przychodzi Żyd zmartwiony i mówi: rabę, potrzebuję twojej rady. Co się stało? No widzisz, moja córcia, Sarcia, wyszła za mąż. No i co w tym złego? Czy wyszła za mąż za nie Żyda? Nie, no za Żyda, za Żyda. Wyszła za mąż za Żyda, to chyba dobrze. No ale ten zięć, co ten zięć? No kurczę, on nie umie pić wódki. No to chyba dobrze, że nie umie pić wódki, no na cholerę ci alkoholik w domu. Wódki nie umie pić dzień, co ty narzekasz? Co jeszcze, że taki krzywy jesteś? On nie umie grać w karty. No i chwała Bogu, nie umie pić wódki, nie umie grać w karty, rewelacja. Czego on ma, mówisz coś? No ale on pije i gra. I teraz chodzi o jedną rzecz. Przychodzą ludzie do MLM-u. Prosty biznes. Pamiętacie, ja to wam zawsze mówię, przecież to jest tylko taki produkt, to jest tylko taki produkt. No, używamy produktów, pokazujemy innym ludziom, gdzie kupujemy, jaka jest cena, jakiś obrót powstaje, taki siat. Zero filozofii. Ludzie mówią, super, proste wszystko. I taki nowy człowiek leci i zaczyna odstawiać różne przedziwne rzeczy. Dzisiaj nie będziemy o tym mówić, co zaczyna odstawiać, ale najczęściej, i to jest znów moje ulubione powiedzenie, nowy człowiek w biznesie, który nie daje się wziąć za rękę, tylko lata i robi dziwne rzeczy, jest jak małe dziecko z brzytwą, które tą brzytwą macha. Takie dwuletnie dziecko gdzieś brzytwę znalazło i teraz macha tą brzytwą na wszystkie strony. Horror, to przecież aż skóra cierpnie, tak? I jeżeli myślicie o MLM-ach i czemu mówimy, że szkolenia, ale uwaga, praktyczne szkolenia, szkolenia, które prowadzone są przez ludzi, którzy potrafią robić lepiej od nas to, co my robimy gorzej. To jest definicja dobrego szkolenia, dobrego szkoleniowca. Dobrym szkoleniowcem jest ktoś, kto lepiej robi, potrafi i robi cały czas, a nie 100 lat temu, robi to, co ja robię gorzej. No to może mnie nauczyć robić lepiej, tak? Więc jeżeli to, co mówisz, że jesteś w MLM-ie i dostajesz wiedzę, to nas uczono w 92 roku, jest 2021 rok, jest dokładnie to samo. Jeżeli chcesz założyć typowy biznes, potrzebujesz kasy, ale potrzebujesz wiedzy, bo jeżeli nie masz doświadczenia, to będzie jak w dowcipie, kiedy założyło spółkę dwóch gości. Jeden do tej spółki wniósł pieniądze, kapitał, a drugi do tej spółki wniósł doświadczenie. Po roku sytuacja się zmieniła, ten, który wniósł doświadczenie, wyszedł z kapitałem, a ten, który wniósł kapitał, wyszedł z doświadczeniem. Tak to działa. Tak to działa w biznesach normalnych. Tutaj to działa inaczej. Przecież my wiemy, że jeżeli nowy człowiek się przyłączy, to nie musi nic potrafić, bo się nauczy w trakcie. Czemu? Bo ktoś go będzie prowadzić za rękę, będzie mieć osobistego coacha, który zrobi to, teraz też on za darmo to zrobi? Nie za darmo. Dobra wiadomość jest, nie zrobi tego za darmo. Zrobi to za pieniądze, ale zarobi wtedy, kiedy ty zarobisz. Zarobi procent od twojego sukcesu, więc mu zależy. Ale jeżeli ty teraz jesteś jako ten mały dzieciak, który Zosia Samosia, ja sam, no słuchajcie, to jest wolny kraj. My jesteśmy wszyscy wolnymi ludźmi, nikt nikomu nie jest nic winien, nikt żadnego certyfikatu nie podpisał, że coś musi robić. Pażęsta. Rób cokolwiek chcesz, zabieraj odpowiedzialność na siebie. Ja oczywiście trzymam za ciebie kciuki, jak dojdziesz do wniosku, że jednak chcesz ze mną popracować, przychodź. Więc kiedy zaczynaliście i ty, Moniko, i ty, Wojtku, biznes, i ja, chociaż ja miałem troszkę inną sytuację, to był jakiś system, no ktoś nam coś pokazywał i u nas była taka fajna historia, pamiętam, i myślę, że dobrze będzie do tego wrócić w tej chwili, bo to jest genialne powiedzenie, 90 lata, 93-94, zwykle uczyli nas ludzie, którzy byli spoza Polski, bo to się dopiero w Polsce zaczynało. Czyli też mieliśmy coaching, personalny coaching. I kiedy na dużych konferencjach występowali tacy ludzie, to mówili jedną rzecz o kimś akurat, jakaś część biznesu odnosiła sukces. Rósł nowy lider w Polsce.
I pamiętam cały czas to mówiono. To jest mój najlepszy student. Z wszystkich ludzi, których mam w grupie, mam was tutaj kilkuset, ten jest absolutnie najlepszy. Robi to, co trzeba zrobić, wtedy, kiedy trzeba zrobić, tak jak trzeba zrobić, konsultujemy się, cały czas jesteśmy w kontakcie, patrzcie, są rezultaty. Tak działa MLM. I my mówimy w tym momencie o szkoleniach, które są celowane konkretnie raz, że w biznes, który robimy, ale po drugie w człowieka, bo inaczej będziemy pracować z cholerykiem, inaczej z melancholikiem, inaczej z kobietą, inaczej z facetem, tak? To jest to. I jak będziesz mi zadawać pytania, to ja będę tak do rana gadać, więc chyba pierwsza historia to jest taka, że może ja wam zadam pytanie, a jakie wy macie doświadczenia, wy, wasza dwójka, z uczeniem swoich ludzi? Przecież jesteście ja jest... z zespołu trenerami. Marku, jeszcze zanim odpowiem, przyszła mi w czasie taka myśl, zobaczcie, chyba nasz biznes, nie wiem czy dobrze powiem, nie ma takich oczekiwań, jeśli chodzi o certyfikaty po kursach. Czy macie takie wrażenie? Czy my możemy szkolić tutaj i nie potrzebujemy certyfikatów żadnych? Bo wiele ludzi... Ja myślę, że my potrzebujemy czego innego, wiesz? My potrzebujemy patrzeć po tych naszych szkoleniach na strukturę, która rośnie, i jedynym certyfikatem, który mnie interesuje. W waszym przypadku jest to bardzo prosty certyfikat. Ilość samochodów w waszym zespole. Tak. Tak. Im więcej, tym lepiej o was świadczy, jako o liderach, tak? Znaczy, że no wiecie, to się samo nie dzieje, to jest wasze zaangażowanie. To jest pierwsza historia. Druga historia, ja jestem w biznesie, gdzie nie dają samochodów, akurat dają po prostu tylko pieniądze, ale mnie interesuje jedna rzecz. Mnie interesuje, że moi ludzie kasę mają. Że już nie mają tych problemów, które mieli kiedyś, przy czym to jest bardzo śmieszne, bo oni o tych pieniądzach zapominają, więc my się nauczyliśmy jednej rzeczy, kiedy prowadzimy ludzi, kiedy ich uczymy, takich młodych, takich całkiem zielonych, to zapisujemy, ile oni zarabiają u siebie w kalendarzu. Wiemy, tu jakiś obrót był, tu jakaś marża się pojawiała, tu jakaś premia, bo to można sprawdzać i piszemy. I kiedy człowiek myśli, że nic nie zarabia, to mu to pokazujemy. Mówimy tyle. Zobacz. Tu przyszło tyle, tu przyszło tyle. Tu przyszło. Oni są zwykle bardzo zdziwieni, bo jeżeli od razu nie przychodzą sumy rzędu 10 tysięcy złotych, tylko wiesz, 50 złotych, 70, tam jeszcze 110, to tego się nie zauważa. Tam jakaś fajna sumka wychodzi typu 1500 miesięcznie, 1500 złotych ekstra miesięcznie, ale ponieważ przyszło to w ratach, w częściach, to on tego nie zauważył i myśli, że nic nie zarabia. A kiedy go pytamy, ty, ale gdybyś dostał w pracy podwyżkę 1500 zł i na koniec miesiąca daliby ci na rękę 1500 więcej, to byś poczuł, no jasne, tu nie poczułeś, bo łatwo przyszło i łatwo poszło. Więc jesteśmy również od tego, pilnujemy tych wszystkich historii, pokazujemy im wszystkie ich małe sukcesy. To jest bardzo ważne, czego na kursach nie znajdziecie, a przynajmniej nie na wszystkich kursach. Łapiemy ludzi na każdym małym sukcesie, pokazujemy im ten sukces i mówimy, widzisz, zobacz, super, zobacz. I tu ci się udało, i tu ci się udało, na pewno trzeci raz to zrobisz, czwarty, piąty, pięćdziesiąty, zobacz, żyjesz, twoi ludzie mogą to powtórzyć. Co będzie, jeżeli system szkoleniowy wprowadzimy, ten sam jest, ktoś wyższy, niższy, grubszy, chudszy, a my wszystkim ten sam system szkoleniowy, ta sama metoda. To działa, ale to trzeba być szkoleniowcem wówczas, któremu zależy na rezultatach osób, które się szkolą. I to znaczy jest jeszcze jedna rzecz a propos biznesu, już, bo widzę, Wojtek, że chcesz coś powiedzieć? Nie. Jeżeli mówimy o normalnych, typowych szkoleniach na rynku, to palnicho, zapisało się dużo ludzi i super. Nie? Do mnie wczoraj chciała się zapisać na kurs dziewuka z Irlandii, zresztą znajoma znajomych, podobno jak była małym dzieciakiem, to u mnie na podwórku mieszkała. Muszę ją dokładnie jeszcze skojarzyć i mówi, co u ciebie jeszcze mogę kupić, jaki kurs? Ja jej odpowiedziałam, to zależy czego chcesz, jaki masz cel, powiedz mi gdzie jesteś, powiedz mi dokąd chcesz dojść, dopasujemy coś do tego, bo jeżeli ja nie wiem gdzie jesteś i w którą stronę idziemy, to ja ci nic zasugerować nie mogę. W normalnych szkoleniach niech jak najwięcej ludzi przyjdzie, natomiast jeżeli my mówimy o szkoleniach, gdzie siedzimy w jednej łódce, to zaczynamy myśleć i dlatego łapiemy ludzi na sukcesach, żeby zaczęli wierzyć w siebie, bo oni nawet czasami nie czują, że jakikolwiek sukces odnieśli. A wiecie, człowiek potrzebuje dowodu społecznego swojej własnej skuteczności i bardzo często go nie dostrzega. Wiesz, jak to jest w siłowni, ktoś zaczyna się odchudzać, zaczyna mu naprawdę redukować, on tego nie widzi. Ty to widzisz, bo ty jesteś zawodowcem. Więc to jest cudowne w MLM-ach. Szkolenia.
To Marku, bo jeszcze nawiążę, dawne. Bo czasowo musimy też. Tak, mamy 10 minutek. Jeszcze raz twoje pytanie poprosimy. Moje pytanie? Moje pytanie? Nie pamiętam, jakie pytanie zadałem. Ja wam mówiłem, że ja cały czas. Może ktoś z naszych gości ma jakieś pytanie, słuchajcie. O właśnie. Właśnie, to by było lepsze. Ja mam tylko natłok myśli, a jeszcze moja głowa działa ruchem konika szachowego. Dwa pola do przodu, jedną po przekątnej, czyli w totalnie nieprzewidywalny sposób. To może w trakcie, jak będziemy czekać. Obsuwa jest lekka, zazwyczaj jest lekka obsuwa, Wojtuś. Może zapromujemy nasze szkolenie, na które chcieliśmy, zaprosiliśmy naszego właśnie. Albo dlaczego je robimy? O, właśnie, to powiedz. To jest kwestia, no to tu bardziej Marek będzie mógł rozwinąć temat, no bo my wiemy dokładnie, że nie wystarczy teoria, ważna jest praktyka, ważne jest konkretne ujednolicenie, czyli właśnie, żeby każda osoba z zespołu znała źródło i poznała system od samego źródła, czyli od tej matrycy, od której będą tworzone kolejne. Popatrzcie, bo tu jest, pamiętacie, jak rozmawialiśmy na ten temat, my często wpadamy w pułapkę i to jest dokładnie to samo, tak? Kiedy ja prowadzę szkolenie, czy to jest szkolenie w MLM-ie, czy jakiekolwiek inne szkolenie, albo kiedy mam grupy MLM-owe i mówimy, my uczymy swoich ludzi. Nie. My dajemy ludziom informacje, pokazujemy, jak ją powinni wykorzystać, asystujemy im, żeby sobie krzywdy nie zrobili, ale to oni uczą się sami, robiąc jakieś rzeczy. Bo gdybyśmy mieli uczyć ludzi, to byśmy oszaleli. Jak masz dwie osoby w grupie, to je możesz uczyć. Jak w ciągu miesiąca ci do zespołu wejdzie 200 osób, to jak chcesz ich wszystkich siedzieć i uczyć, odpowiadać na pytania i tak dalej, sprawdzać ich prace domowe. Jakiś system musi być włączony, system wymyślony. System jest bardzo prosty, szczególnie w MLM-ie, że jest bank wiedzy praktycznej, podzielony na różne zagadnienia, jak startować pierwszy miesiąc, jak zapraszać, jak robić listę, jak to, jak tamto, różne historie. To są zawsze sprawdzone rzeczy i my wiemy jedną historię, że jeżeli jesteś człowiekiem budującym MLM, budującym swój biznes, to zamiast siedzieć i uczyć ludzi, to korzystasz z wiedzy, uczymy się wszyscy w tym samym miejscu i my nie jesteśmy nauczycielami, budując biznes, my jesteśmy bibliotekarzami, który mówi, książka na temat listy jest w trzeciej alejce, na drugiej półce prawa stoi z prawej strony, druga z prawej strony, książka na temat tego. Prowadzimy ludzi do tej samej, do tego samego źródła informacji i pilnujemy, żeby prawidłowo tą informację wykorzystywali. Z tego powodu robimy szkolenie, bo szykuje się bardzo dobry rok 2022, robimy szkolenie, chcemy zrobić szkolenie praktyczne o to, o czym rozmawialiście, o co mnie poprosiliście, żeby zrobić szkolenie dla ludzi, takie łopatologicznie proste, ale jednocześnie, żeby było bez znieczulenia, czyli bez pitu, jak ja to mówię. No słuchajcie, nie oczekujcie od faceta, który jest cholerycznym dentystą, że będzie głaskać ludzi po głowach. Ja mogę was głaskać po głowach oczywiście, ale jednocześnie nie będę mówić jakichś pięknych słówek, tylko będę mówić to, tamto, więc zrobimy rzecz totalnie szokującą zrobimy rzecz za tydzień. Wiemy, jaki jest dobry cel dla każdego ambitnego człowieka na rok 2022 do grudnia, co powinno się wydarzyć w grudniu, żeby naprawdę dobra pozycja była. Zaczniemy od struktury grudniowej, powiedział to Brian Tracy bodajże. Który z nich to powiedział? Zaczynaj z wizją końca, pokażemy, gdzie jest koniec, jak to wygląda, ten dom, który mamy zbudować. Zaczniemy się cofać do sytuacji, która dzisiaj jest, pokazując po drodze, co powinno się powydarzać, a później startując stąd pokażemy, jakie są umiejętności w tej chwili potrzebne, żeby w tamtą stronę pójść. Ja to dzisiaj liczyłem i wczoraj to liczyłem, to jest wszystko super osiągane. Czyli Marku, zbudujemy fundamenty do super domu na rok 2022. Ale wiecie, co jest dla mnie najciekawsze i najbardziej wartościowe, że później z osobami, które powiedzą tak, chcę to osiągnąć, pójdziemy razem, ręka w rękę i będziemy razem z nimi to robić. Dokładnie tak jest. Dlatego, że wsiadamy w jedną łódkę, ja tam będę, to będzie ósemka ze sternikiem. I ósemka ze sternikiem, wiecie jak działa, pływa jak jasna anielka szybko, tak? Siedzą wszyscy tyłem, same wielkie, zdrowe chłopy, nie wiem czy kobiety w ósemkach też pływają, chyba w czwórkach. Nie, ja nie mam pojęcia.
No ale w każdym razie, wielkie, zdrowe chłopy siedzące tyłem do kierunku, w którym płyną, nic nie widzą. Diabli wiedzą, gdzie oni płyną. No ktoś tam to widzi. I siedzi sternik, który jako jeden, jedyny wie. Jakieś tempo im nadaje, czyli jest ktoś, kto tym wszystkim kieruje. On jest najczęściej, Covey to powiedział, tak, to Covey powiedział faktycznie. Dzięki. Stephen Covey. Tak. I posłuchajcie, w czym dzieło. I jeżeli teraz po tym szkoleniu ludzie będą chcieli iść dalej, siadacie w jedną łódkę, czy dwie łódki, takie ósemki, bo to przecież w różnych grupach to się będzie działo, dostajecie absolutnie wszystkie po kolei kroki, które trzeba zrobić, wszystkie umiejętności. Dostajecie, no powiem, że koksa. Peter Cox to jest szalony szkoleniowiec, jest nieprawdopodobny facet, ale dostajecie powera, takiego konkretnego, potrzebnego do zrobienia tego, co jest do zrobienia, systematyczność, wiedza, technika i spokojnie. W zespole jest siła. Dlaczego szkolimy zespołowo? Czemu zespół szkolimy? Dlatego, że w MLM-ie jedna z tajemnic nazywa się zespół jest wszystkim. A zespół, oprócz tego, że razem pracuje, musi razem wygrywać. Jeżeli zespół nie wygrywa, to nie jest zespołem. Przegrywający zespół nie jest zespołem. My tego nie uważamy za zespół. Razem pracuje, razem wygrywa. Jeżeli razem wygrywa, to musi się razem uczyć. Muszą wszyscy stosować te same zasady. Tych zasad trzeba się razem nauczyć w czasie rzeczywistym, czyli wszyscy się uczą dokładnie w tym samym momencie, w tym samym miejscu. Od tego momentu zaczyna się podróż. Przygotowani? Umówiona strategia popłynęła. Tak to zrobimy. I to będzie, słuchajcie, jeżeli ktoś jest chętny przyłączyć się do nas, to zapraszamy do napisania w komentarzu szkolenie albo zjazd. To jest w sobotę 9 października, mamy dwudniowe szkolenie właśnie z naszym gościem specjalnym Markiem Staszko, który po prostu nauczy nas od początku, można powiedzieć, nie pływać, tylko chodzić w MLM-ie i żeby uzyskać właśnie niesamowite rezultaty w 2022 roku. A potem będziemy wszyscy pływać, to jest dopiero super historia, bez tak. względu na to, jak ciężkie tyłki mamy, przepraszam. Czyli można powiedzieć, że zapraszamy Marku do Łodzi, 9. Nie do Łodzi, Łodzi. Nie do miasta Łódź, my nie mówimy o mieście Łódź, mówimy do Łódki, do ósemki ze sternikiem. Tak. A przede wszystkim do naszego zespołu, jeżeli dzisiaj nas oglądasz, a jeszcze nie podjąłeś decyzji, czy warto by było być 9 z nami offline'owo, fizycznie, twarzą w twarz, serce w serce, to zdecydowanie podejmij te ryzyko i to wyzwanie, bo ja jestem przekonany w 100%, bo miałem tą przyjemność brać udział w ustalaniu, o czym tam będziemy się szkolić i co będziemy wprowadzać w praktykę. Totalne wiem mięso. Dokładnie, że nie może tam mnie nie być. Samogęste po prostu. Przygotowaliśmy program z Markiem niesamowity na 7 godzin szkolenia. Później ci wytrwali, tak zwani kluczowi gracze zostają z nami, żeby na drugi dzień skonsultować strategię działania na kolejny rok. No tak, bo także będziemy musieli się zastanowić, gdzie będą górskie lotne premie, czy lotne premie nazywają, nie wiem, w łódkach, to w kolarstwie są lotne premie, ale prawda jest taka, zastanawiamy się nad jedną rzeczą. Słuchaj, jeżeli cokolwiek chcesz zrobić, to może lepiej jest zacząć robić to od początku dobrze. No są dwie możliwości. Pierwsza, siedzieć i myśleć przez ileś lat. I jeżeli mam jeszcze minutę, to opowiem anegdotę z Petersburga, kiedy w Petersburgu na szkoleniu opowiadał to jeden z bardzo, Aleksandr Samokin, chyba Samokin to opowiadał, historię, kiedy zbudował duży biznes MLM-owy i spotkał swojego, jednego ze swoich sąsiadów z osiedla, gdzie mieszka, i ten sąsiad, który firmy jakieś ma, sklepy, ten biznes akurat, kiedy się spotkali drugi raz, niespecjalnie dobrze mu szedł, rozmawiają i mówi, wiesz, ja strasznie, Sasza, żałuję, że wtedy jak 3 lata temu mi pokazywałeś ten biznes, to ja się nie przyłączyłem i zacząłem działać. Zobacz, jak tobie fajnie to idzie. A ten go poklepał po plecach, mówi, słuchaj, czy ty nie przejmuj, to w ogóle nie jest żaden problem. Wiesz, te 3 lata przeleciały, no co za problem. Ja widzę inny problem, który mnie martwi. Mnie martwi, że za 3 lata się spotkamy kolejne i ty znów to samo mi powiesz. Więc rozumiecie, co chcę wam powiedzieć. Cokolwiek chcecie zrobić, to jedynym sposobem sprawdzenia, czy coś jest dobre, czy nie, to jest po prostu wsiąść do tego. Jak jest niedobre, to zapomnieć, wyrzucić i wszystko na temat. Tak? Natomiast jeżeli ma być dobre, to chyba lepiej jest się wcześniej przekonać, że coś jest dobre, niż za 3 lata. Tak mi się wydaje.
Mało tego, jeżeli nawet miałbyś wejść do biznesu i on ci nie wyjdzie, to też się lepiej przekonać o tym wcześniej niż po 3 latach. Siedzieć 3 lata, myśleć, wyjdzie, nie wyjdzie. Tak, w środku, po prostu być w tej łydce. Poza tym to od środka bardzo ciekawie wygląda i nigdy nie... Pamiętacie, ja wam zawsze mówiłem, nie wiesz, czego nie wiesz. No to może dowiedz się. Tak. Dowiedz się, czego nie wiesz o tym, co Wojtek z Moniką robią, w jaki sposób działają, jaki zespół działa, jakie cele są, co dla ciebie to może znaczyć. No i przy okazji, no nie wiesz, co ja jestem w stanie zrobić z ludźmi. Różne dziwne rzeczy jestem w stanie zrobić z ludźmi od strony praktycznej. Ale pozytywnie dobre rzeczy. Tak. Na pewno, słuchajcie, będzie zabawnie, komicznie, ale też wartościowo i samogęste, bo już znamy Marka i już nam pokazał od 1,5 miesiąca, co potrafi, więc każde jego słowo, każde jego zdanie jest naprawdę na wagę złota. My cały czas tylko siedzimy i zeszyty zapisujemy, bo nie słyszeliśmy nigdy tak wspaniałych rzeczy. I powiem tak. Ale jednocześnie wprowadzamy w życie wszystko, tak, to, czego się uczymy. Od 1,5 miesiąca najbardziej. To zaczyna rosnąć i się kręcić bardzo ładnie. Znaczy w tą samą stronę zaczyna się kręcić, a nie wróć. Bo Marku, bo do tego momentu, jak ciebie poznaliśmy, można powiedzieć, że uczyliśmy ludzi. A od tego momentu już warsztatowo wprowadzamy ich w system pracy. Także to jest niesamowite. Pamiętajcie, to jest. Opowiadałem wam o moim sponsorze, który miał, wielki, wielki, wielki człowiek, naprawdę wielki człowiek. I opowiadał, że kiedyś pracował dużo, uczył ludzi, potem zorientował się, że może dla swoich ludzi być wąską szyjką od butelki, że oni mogą być szybsi, mieć większe ambicje, większą wizję. Moi mili, my nie jesteśmy od uczenia ludzi, my jesteśmy od pokazania ludziom systemu, dania im do ręki tego systemu i nauczenia ich, jak mają tym systemem się posłużyć. A oni mają różny poziom ambicji, różny poziom zdolności, więc różnie się będą rozwijać, ale to nie my ich uczymy, my tylko pilnujemy, żeby wszystko było zgodnie z zasadami prowadzone, wtedy to po prostu działa. Jak stawiasz ciasto drożdżowe, to jak rośnie, to nie trzaskaj drzwiami. Marku, to musimy już kończyć, bo już jest akurat pięknie godzinka. Punktualnie. Dziękujemy ci bardzo, jesteśmy wdzięczni niesamowicie. Mam nadzieję, że to tym pierwszym live'em rozpoczęliśmy jakiś cykl. Raz na jakiś czas spotkamy się, żeby sobie tutaj super przegadać pewne tematy. Przy okazji, jeżeli ktoś z tego skorzysta, super. Ja z tego biorę pełnymi garściami, bo wiem, że wszystko się zmienia w momencie, kiedy ja się zmieniam. Kiedy człowiek się zmienia, wszystko się zmienia. Dokładnie tak jest. Dzięki wielkie. Dziękuję za zaproszenie. Już tutaj będziemy. Dobranoc. Dziękuję za ogrom wiedzy. Już mamy mnóstwo komentarzy, także poczytamy już po. Wielkie dzięki i dobrej nocy wszystkim życzę i do zobaczenia 9 z Markiem. Do zobaczenia 9. Wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich. Super tygodnia. Dobrej nocy. Dobrej nocy.